Dobry wieczór, witam serdecznie w Zostaw Wiadomość. Nazywam się Tomasz Kosiorek i bardzo się cieszę, że dzisiaj wybraliście Radio Euro, żeby spędzić z nami wieczór, bo dzisiaj chciałbym Wam przedstawić książkę, ale przede wszystkim chciałbym Wam przedstawić jej autora. Ale zanim dojdziemy do przedstawiania, to chciałbym Wam powiedzieć, że jest takie miejsce, miejsce chyba jedno wyjątkowe w Polsce. A w zasadzie można by powiedzieć, że tego miejsca już nie ma. Bo Stadion Dziesięciolecia w Warszawie to miejsce wyjątkowe, miejsce, przez które do Polski przechodziło bardzo wielu ludzi. Ludzi, którzy zaczynali tutaj swoją karierę. Czasami zaczynali i kończyli. Kiedyś Rosjanie, później głównie Wietnamczycy, a później ten tygiel się bardzo rozszerzył. I dzisiaj będziemy rozmawiali o stadionie, ale o stadionie jako o miejscu, w którym z Polską, z Polakami spotkał się nasz dzisiejszy gość, Ify Łamana, autor książki Stadion Diabelskie Igrzyska. Dzień dobry. Chyba tak możemy się przywitać. No, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Jest z nami również tłumaczka i wydawczyni tej książki, pani Ingeborga Janikowska-Lipszyc. Dzień dobry. Wieczór. Witam bardzo serdecznie. To jest książka, w której pokazany jest świat, którego już chyba nie ma, bo stadion został zepchnięty na malutki kawałeczek tuż za przystankiem przy ulicy Zielenieckiej. Dla tych, którzy nie znają topografii Warszawy, może wiele to nie mówi, ale zmniejszył się obszar. Czyli mówimy o świecie, którego już nie ma? Yes, the book is about the old stadium. Tak, książka opowiada o starym stadionie, to znaczy o całym tym obszarze, który mogli swobodnie zajmować sprzedawcy. Opisałem tam też oczywiście ten mały fragment przy Zielenieckiej, gdzie dziś odbywa się handel. Mam wrażenie, że mówi pan o stadionie z pewnym sentymentem. Yes, I'm very, very emotional about the stadium, because it was... Tak, on wzbudza emocje, bardzo duże. Dla mnie i wielu innych osób ten stadion to nie jest tylko miejsce, gdzie można zrobić zakupy. Dla Afrykańczyków, takich jak ja, to było coś więcej. Dlatego to wszystko wzbudza emocje. To były wrota do Polski? Well, no, it is... Nie, to było więcej niż brama. To był dom. Na tym stadionie Afrykańczycy czuli się jak w domu, bo było nas wielu. Tu przychodziliśmy, spotykaliśmy przyjaciół. To znaczy, że dwa razy już w zasadzie stracił pan dom. Raz stracił pan ten dom w Nigerii, bo musiał pan stamtąd wyjechać, a drugi dom, który pan stracił, to jest ten stadion, o którym pan tak ciepło mówi. I think it will be too strong to use to say that because... To może zbyt mocne słowa. Stadion był jak dom, ale to trudno porównywać to do tego domu, który zostawiliśmy w swoich krajach. Mówiąc, że czuliśmy się tam jak w domu, mam na myśli to, że przychodziliśmy tam i spotykaliśmy wielu Afrykańczyków. Każdy z nas mógł spotkać kogoś, kto mówił jego dialektem. Dlatego było nam wygodnie, czuliśmy swobodę. Może nieco inaczej zrozumieliśmy tu słowo dom. Stadion to nie dom, ale to miejsce, gdzie można się poczuć tak, jakby się było w domu. Oczywiście nie jest nam dobrze z tym faktem, że zostawiliśmy nasze kraje. I tak samo, bardzo nam żal, że zamknięto stadion. Straciliśmy coś i to nas boli. No właśnie, pisze pan między innymi o tym, że stadion z jednej strony to miejsce, które jest miejscem diabelskich igrzysk, jest miejscem strasznym, bo tam się dzieją bardzo trudne rzeczy. Tam nie ma spokoju. No ale jest to miejsce, w którym można by się spotkać z tymi, którzy mówią w moim języku, z tymi, z którymi jest się blisko, z którymi można się zrozumieć, z którymi można ugotować to samo, bo kuchni jest dużo w tej książce i różnych pomysłów na to, co można byłoby dobrego zjeść, czegoś bardzo regionalnego, ale... Jest jeszcze takie miejsce w Warszawie, gdzie można by spotkać też ludzi, którzy mówią w pańskim dialekcie. Można by spotkać ludzi w ośrodku na Siekierkach. Czy ten ośrodek to nie było takie miejsce, gdzie można się było poczuć w domu? I got a huge difference between the stadium and the refugee center at Siekierki. Jest wielka różnica między stadionem a tym ośrodkiem dla uchodźców. Ludzie ze stadionu mieli poczucie komfortu, wolności. Freedom?
Tam było tyle szczęśliwych, uśmiechniętych twarzy. Tam byliśmy wolni. A siekierki to miejsce, niech znajdę odpowiednie słowo, to takie miejsce, w którym towarzyszy ci niemalże brak nadziei. Będąc tam, nie wiesz, jaka przyszłość cię czeka. Prawie każdy, kto tam jest, czeka na jakąś decyzję Urzędu do Spraw Cudzoziemców. From the refugee offices, okay? So when you, even many people at Shekuriki, the last time I checked, wielu ludzi z tego ośrodka pracowało na stadionie i tam widziałem, jak się zmieniają. Opuszczali ośrodek i od razu zmieniali się emocjonalnie. Od niepewności do poczucia wolności. Tam mieli przyjaciół. From uncertainty to a little bit of freedom, happiness, because they have a lot of friends at the stadium. Ale gdy potem wracali do ośrodka, znów czuli tę beznadzieję. Nie było im dobrze. Dla mnie ośrodek i stadion to dwa różne bieguny. Za kilka minut kolejny fragment rozmowy. Posłuchajmy fragmentu powieści. Fragmentu powieści Stadion Diabelskie Igrzyska. Uchodźcy, którzy dotarli do Polski, mieli nadzieję, że będzie ona krajem niebiańskiego bezpieczeństwa i zrozumienia, wolnym od prześladowań i strachu. Jednak większość z nich czuła się ofiarami systemu, który w wielu przypadkach podejmował arbitralne i niesprawiedliwe decyzje. Zamiast upragnionego spokoju napotykali akcje policyjne przeciwko nielegalnym imigrantom i wrogie nastawienie społeczeństwa, które traktowało tych doświadczonych przez los ludzi z ignorancją, obojętnością, a czasem nawet otwartą wrogością. Polacy byli coraz bardziej nieufni wobec obcych. Nie chcieli widzieć ich cierpień i bólu. Na uchodźców spoglądali podejrzliwie, nie wierzyli w ich szczerość i dobre intencje. A przecież prawdziwą miarą człowieczeństwa jest to, jak traktujemy obcych, a szczególnie ludzi, którzy jak wielu uchodźców doświadczyli cierpienia, krzywdy i przemocy. Wygląda na to, że stadion dawał jakąś nadzieję. Tylko jaką? Bo w końcu nie była to legalna praca. Było sporo zagrożeń, tam się kręciła policja, nie zawsze była pewnie tak przekupna i tak łatwo było sobie z nimi poradzić. No to było niebezpieczne miejsce. I would say that the stadium, when stadium was stadium. Kiedy jeszcze stadion był stadionem, dawał ludziom nadzieję. Biznes się opłacał. Cokolwiek sprzedawałeś, mogłeś być pewien, że pod koniec dnia będziesz miał jakiś utarg. On dawał nadzieję w takim ekonomicznym tego słowa znaczeniu. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to wielu Polaków przesadzało, sądząc, że jeśli jesteś nieostrożny, to możesz na stadion wejść i potem już z niego nie wyjść, że ktoś wbije ci nóż w plecy, okradną cię. Na podstawie tego, co ja widziałem na własne oczy, mogę powiedzieć, że faktycznie zdarzały się tam sporadyczne jakieś bójki, ale to tylko między tymi, którzy handlowali. Najgorsza rzecz, jaka przydarzyła się niewinnemu klientowi, to kradzież portfela. Ten obraz stadionu jako bardzo niebezpiecznego miejsca był dla nas śmieszny, bo zdecydowanie nieprawdziwy. Jeśli chodzi o nielegalny biznes, to na pewno ten legalny zdecydowanie przeważał. Sprzedaż podrobionych butów, ubrań to sprawa marginalna. A na pytanie, czemu takie nielegalne towary w ogóle się pojawiają, odpowiem prosto. Polacy uwielbiają markowe rzeczy. I mimo, że tych towarów było niewiele, to cieszyły się dużą popularnością. Żeby podsumować, stadion nie był niebezpieczny. To po pierwsze. Po drugie, faktycznie wielu ludzi sprzedawało tam podrobione rzeczy, ale tych oryginalnych było na pewno znacznie więcej. Ale czy dla emigrantów to nie było jakieś skazanie na margines? No bo to nie jest miejsce, w którym można się jakoś włączyć w główny nurt. Czy to chodziło po prostu o przetrwanie? Czy z tyłu głowy była jakaś myśl, żeby jednak zafunkcjonować w tej Polsce? Niekoniecznie w takim miejscu, które nie jest pewne, w którym nie wiadomo, co się stanie. A lot of people don't know this, but the stadium offered a huge level of integration between foreigners and citizens. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że stadion zapewniał nam wysoki poziom integracji między obcokrajowcami i mieszkańcami miasta. Gdybyś wszedł na stadion, to aż zdziwiłbyś się, jak zintegrowani są ze sobą biali i czarni, Wietnamczycy, Afrykanie, Ormianie i Polacy. Duże zrozumienie między rasami i kulturami. To zrozumienie kończyło się niestety wraz z granicami stadionu. Nie wychodziło poza jego peryferia.
Oczywiście byłoby lepiej, gdyby wychodziło, ale polskie społeczeństwo jest teraz, jakie jest. Wielu Afrykanów, którzy handlowali na stadionie, nie radziło sobie z zachowaniem Polaków na zewnątrz, a więc doceniali tę ciepłą atmosferę stadionu. Sposobem na zmianę społeczeństwa było wchodzenie w to społeczeństwo, bo relacje, związki między Afrykanami i Polkami albo Polakami są dosyć częste. Pewnie częstsze są związki z Polkami niż z Polakami. Yes. You know, the best and the fastest means of integration is marriage. I remember. Małżeństwo to jest najszybszy i najlepszy sposób na integrację. Pamiętam, jak kiedyś tata opowiadał mi, że w naszej wiosce było dużo walk między plemionami. Prawo nie zezwalało na małżeństwa osób z dwóch różnych plemion. Nie było żadnego powiązania między plemieniem A i plemieniem B. One żyły osobno, walczyły. W końcu przywódcy pozwolili na małżeństwa. Powiedzieli, od teraz możecie mieć żonę albo męża z innego plemienia. I po kilku latach wojny się skończyły. Tu w Europie, na przykład w Polsce, mamy jeszcze dużo do zrobienia, jeśli chodzi o integrację kulturową. Najlepszą metodą są właśnie małżeństwa. Kiedy Polak poślubi Afrykankę i kiedy obie kultury to akceptują, wtedy automatycznie zmniejsza się niechęć do tej drugiej kultury. Polska rodzina zaczyna akceptować całą rodzinę afrykańską. W ten sposób może się zmniejszać niechęć do obcej kultury. Jeśli tu w Warszawie będzie 1000 Afrykanów, jeśli oni wszyscy poślubią Polki albo Polaków, wtedy pociągną za sobą 1000 polskich rodzin, które uwolnią się od niechęci do nas. Tak więc małżeństwo jest bardzo dobrym sposobem na integrację. Jak widzę parę, Afrykanina i Polkę, to jestem pełen nadziei na to, że integracja kulturowa się poprawia. Niestety kobiety z Afryki nie podróżują tak często jak mężczyźni i dlatego więcej jest małżeństw między czarnoskórymi mężczyznami i białymi kobietami niż odwrotnie. W ilu procentach takie małżeństwo to jest małżeństwo i miłość i związek, a w ilu procentach to jest szansa na obywatelstwo, na pozostanie w kraju? There are cases all over Europe and America where people. Są takie przypadki w całej Europie i w Stanach, gdzie ludzie się pobierają po to, by uzyskać status obywatela danego kraju. Polska nie jest tu wyjątkiem. Wiele lat temu, kiedy w Polsce panował komunizm, Polacy wyjeżdżali za granicę. Wielu z nich zakochiwało się w obcokrajowcach i pobierało. Ale wielu też wykorzystywało okazję na fikcyjne małżeństwo. Tak się dzieje na całym świecie. Niektórzy obcokrajowcy przyjeżdżają do Polski i też tak robią. Jest jednak wielu, naprawdę wielu ludzi, którzy się pobierają z miłości, dlatego że są sobą zauroczeni. Kiedy żenisz się z Polką, wtedy automatycznie polskie władze przyznają ci status rezydenta. Uzyskasz taki status zarówno wtedy, kiedy bierzesz ślub z miłości, jak i wtedy, kiedy zawierasz fikcyjne małżeństwo. Ale myślę, że takie pobieranie się tylko po to, by dostać dokument, jest nierozsądne, bo jest wiele polskich dziewczyn, mądrych i dobrych, które nie zwracają uwagi na kolor skóry. Patrzą na to, jakim jesteś człowiekiem i za to cię kochają. Takie dziewczyny chcą wyjść za mąż, nie biorąc za to pieniędzy. Są gotowe na miłość. Trudno mi to zrozumieć, że ktoś może płacić tu za małżeństwo. Girls, very good girls, who are not interested in the color of your skin, who love you for who you are. Such girls are willing to marry you without taking any money from you, and they are willing to love you. So when I see cases where people pay money to marry here, I really don't understand it. Pisze pan w swojej książce dużo o seksie. Jak rozumiem, on jest ważny. Nie wiem, czy to są mity o tym, co się działo na stadionie, o tym, jak Polki poszukiwały spełnienia i rozkoszy w objęciach mężczyzn z Afryki. Czy to jest fakt, czy to są jakieś mity? If you read my book, I described the stadium as a republic, the globe.
Jeśli czytał pan moją książkę, to tam można przeczytać, że traktuję stadion jak republikę, glob. To znaczy, że można tam znaleźć wszystko. Kiedy idziesz w takie miejsce jak stadion, widzisz tam ludzi, którzy przychodzą w różnych celach. Większość chce zrobić tanie zakupy, ale jest też kilku innych, którzy przychodzą tam po rozkosz. Ale to nie jest coś znaczącego, wyróżniającego się. Można poznawać stadion przez rok i nie zauważyć tego. Powiedziałbym, że ja takie historie sobie wyobraziłem na podstawie kilku plotek, które słyszałem. I would simply say it is something I imagined out of one or two rumors I heard. Tak więc to jest bardziej fikcja niż prawda. It is more like fiction than fact. Polacy chyba często mają problem z opowiedzeniem o sobie obiektywnie. Mam wrażenie, że panu się bardziej to udało w odniesieniu do tych, z którymi pan na stadionie pracował, z którymi pan żył, bo tak o tym pisze pan w książce. Nie ma w tej książce hipokryzji, a przynajmniej tak mi się wydaje, że ona jest taka bardzo szczera i pisze pan o tym, jak było, no, łącznie z tymi granicami, z tymi marginesami, gdzie nie działo się najlepiej. I pojawia się dużo spraw, które mogą być wstydliwe. Skąd taka otwartość? Czy pana jeszcze na stadionie lubią, albo ci znajomi ze stadionu, czy pana jeszcze lubią? I am among my African brothers now. I am like, they call me Judas. Moi rodacy z Afryki nazywają mnie Judaszem, zdrajcą. Call me, there are three words they use to describe me. Mówią o mnie zdrajca, sabotażysta. To dlatego, że wielu z nich nawet nie czytało książki. Wśród tych Afrykanów, którzy są w Polsce od dawna, studiowali, umieją czytać po polsku, są tacy, którzy mają realne powody, by się na mnie złościć za dwa moje błędy, dwa zdania z książki. Some of those have genuine reason to be angry with me because of. One są gdzieś na ostatnich stronach. Pierwsze mówi, że Nigeryjczycy są ekspertami w oszustwach. Bardzo źle się teraz czuję z tym, że tak napisałem, bo to przesadne generalizowanie. Nie wszyscy są oszustami. Jeśli ci moi rodacy są teraz na mnie źli, to szanuję ich gniew, bo mają do tego prawo. Ale są też inni Nigeryjczycy, którzy się obrazili. Oni z kolei mają wrażenie, że wyszedł na jaw ich wielki sekret dotyczący tego, jak wyglądały interesy na stadionie. Teraz się obawiają, że przeze mnie będą mieli problemy. Nie rozumieją, że w tym, co napisałem, nie ma nic odkrywczego. Istnieje mnóstwo dokumentów o tym, jak to wszystko wygląda naprawdę. Tylu polskich dziennikarzy już o tym mówiło czy pisało, były wręcz relacje na żywo w telewizji, jak handlarze uciekają z torbami. Tak więc nie zdradziłem żadnego nowego sekretu. Tyle, że oni nie czytali nawet książki, bazują na plotkach. I potem zarzucają mi, że podobno napisałem w książce, że każdy Afrykanin, który jest w Warszawie, przyjechał tu z fałszywą wizą. Nic takiego nie napisałem. Jest mowa o trzech Afrykanach. Wszyscy przyjechali z legalnymi wizami, ale moi rodacy tego nie rozumieją. Tak więc nie cieszę się teraz popularnością Afrykanów. Jestem raczej niezmiernie niepopularny. So there is nothing I wrote which is news, which is secret. So I am not popular among Africans. I am very, 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 very unpopular. Czy oni mają wrażenie, że żyją w jakimś podziemiu i są jakoś bardzo zamaskowani, ich nie widać, a to, co pan zrobił, to jest odkrycie tego wszystkiego? That is what many of them think, unfortunately. I can't understand why they think like that. Tak, wielu z nich tak to odbiera, ale nie rozumiem czemu. Jeśli mieszkasz w bloku i nosisz wielkie torby z towarem, to wszyscy wiedzą, czym się zajmujesz. Policja też wie. Jeśli handlujesz na stadionie, to nie działasz w ukryciu. To otwarty, jawny biznes. Polish people are your customers.
Polacy są twoimi klientami, przychodzą i kupują. Dlatego to mnie doprowadza do szału. Nie mogę zrozumieć, czemu oni się złoszczą. Ktoś przychodzi do mnie i pyta, dlaczego użyłeś mojego imienia? Mam na imię Ben i jeden z twoich bohaterów to też Ben. Możecie sobie coś takiego wyobrazić? Ktoś mówi, że nazywa się Mike i pyta, dlaczego użyłem tego imienia? Boją się, że ludzie sobie skojarzą, że to o tę konkretną osobę chodzi. A może pańska pozycja jest inna? Pan już nie pracuje na stadionie, więc pan może sobie na to pozwolić. Oni nadal są w tym stanie zagrożenia. Yes, I understand that kind of thinking. Tak, rozumiem takie myślenie, ale książka wyszła już 3 tygodnie temu, a ta mała część stadionu nadal istnieje. Handel jak działał, tak działa. Nic się nie zmieniło. Będzie jak było, dopóki stadion nie zniknie całkowicie. Ja rozumiem to, że mogą się obawiać, że ich narażam, ale gdy patrzę na to ze swojego doświadczenia, to nie sądzę, by mogło im coś grozić. Zdecydowanie nie. Dzisiaj rozmawiamy o stadionie, o miejscu, w którym często zaczyna się przygoda. Nie wiem, czy zawsze szczęśliwa, ale przygoda wielu uchodźców z Afryki, którzy zaczynają pracę, zaczynają swoje życie w Polsce. Nie od zawsze były na stadionie podróbki markowych ciuchów. Najpierw handlowano tam fałszywymi płytami CD, DVD, papierosami i wódką. Dawno temu, zanim Polska weszła do Unii Europejskiej, ubrania takie jak buty, dżinsy, koszulki, zimowe kurtki, letnie szorty i sportowe dresy sprzedawano bez żadnych znanych metek. Handlarze po prostu kupowali towar od hurtowników na nocnym targu na stadionie, a w dzień odsprzedawali go klientom z zarzutem 5 czy 10 zł. Popyt był duży, więc handlarze osiągali rozsądne zyski. Nagle nie wiadomo skąd jakiś Ormianin sprowadził fałszywe nalepki Nike, Reebok, Adidas, Puma. Kupił kilka par butów od Wietnamczyka i obklejone postawił na stoliku. Buty zniknęły od razu. Polscy klienci wyczyścili wszystko. Ormianin uruchomił seryjną produkcję fałszywych naklejek i sprzedawał je afrykańskim lub hinduskim handlarzom. Nagle na stadionie pojawiły się ekskluzywne i drogie buty Nike i Adidas, kosztujące ułamek ceny obowiązującej w sklepach w centrum. Polscy klienci oszaleli. Mężczyźni i kobiety, chłopcy i dziewczyny, młodzi i starzy, wszyscy zakochali się w podrabianych sportowych butach. Miały przystępne ceny, a klienci uważali, że kupują oryginały. Po kilku tygodniach pojawiły się nowe metki, tym razem z materiału przeznaczone na ubrania. Jeśli nawet nieliczni klienci nie byli pewni autentyczności nylonowych naklejek, które przyprasowywało się do butów żelazkiem, to nowe metki ubraniowe rozwiały ich wątpliwości. Znaki firmowe były uderzająco podobne do oryginalnych. Wybuchła rewolucja. Polscy klienci kompletnie zwariowali. Wpadli w szał kupowania stadionowych podróbek. Ormianie i Afrykanie zarobili góry pieniędzy. Dużo pisze pan o Polakach. Mam wrażenie, że dużo jest takich obserwacji kulturowych. Polacy mają w swoich bibliotekach dużo książek, w których można przeczytać o tym, jak podróżnicy odkrywali Afrykę i jak zapuszczali się w nawet najbardziej niedostępne zakątki. Pan pisze taką książkę o tym, jak człowiek z Afryki zapuszcza się w polskie ostępy i pisze pan o tym, jak jest w polskim małżeństwie, jak kobiety w Polsce traktują mężczyzn. To jest wiedza zaskakująca? To jest coś, co nie jest dostępne jako jakaś ogólna wiedza o Europie? Nie była panu dostępna? First of all, let me correct an impression. Europeans never discovered Africa at all. Na początku wyjaśnię, że Europejczycy nigdy nie odkrywali Afryki. To, co odkrywali, nie ma nic wspólnego ze zrozumieniem typowego afrykańskiego życia. Europejczycy nie byli tym zainteresowani i nie szanowali tego, co jest typowe dla życia Afrykanów. Kiedy my przyjeżdżamy do Europy, to jesteśmy zainteresowani tym, jak żyją Europejczycy. Dlatego mogłem napisać to wszystko, co jest dziś w książce. Jak jedziesz do Rzymu, to zachowujesz się jak Rzymianin. Kiedy przyjeżdżamy do Europy, to wiemy z góry, że są to różne kultury, czasem przeciwstawne. Jak zostawiamy nasze życie w Afryce i zaczynamy je tutaj, to pamiętamy o tym, że aby przetrwać, musimy się dostosować i szanować europejski czy polski styl życia. Culture and way of life, and that is why many of us adapt very well.
I dlatego wielu z nas bardzo dobrze udaje się tu zaaklimatyzować. Jeśli chodzi o kwestie małżeństw międzykulturowych, to wiele rzeczy nas, Afrykanów, bawi, bo jest wiele różnic między nami. My czasem inaczej wyobrażamy sobie małżeństwo. Nasza kultura przyzwyczaiła nas do innego modelu, ale nie mówimy, że ten europejski model jest zły. Każdy model, jeśli służy danemu społeczeństwu, jest dobry. Wasz model sprawdza się u was, nasz u nas. Problem jest wtedy, gdy pobierają się dwie osoby z różnych kultur. Wtedy są trudności. Dwie kultury się ze sobą zderzają, czasem zupełnie inne kultury. A małżeństwo nie zostawia przestrzeni na dystans. Żenisz się z Polką, mieszkasz z nią w jednym domu. Ona będzie się zachowywała jak dziewczyna z Polski, a ty jak mężczyzna z Afryki. Te dwa typy zachowań wcale do siebie nie pasują. Żeby to wszystko się nie rozpadło, trzeba świadomej pracy. Trzeba się dostosować, iść na kompromisy. A co jest problemem? Co jest najtrudniejsze? I'll give you one example. One example is that in Africa, in a typical traditional African family. Podam może jeden przykład. W typowej afrykańskiej rodzinie to mężczyzna podejmuje decyzję. W typowej afrykańskiej rodzinie mężczyzna nie gotuje. W ogóle nie wchodzi do kuchni. To miejsce kobiety. Nie sprząta też domu. Za to bierze na siebie całkowite utrzymanie rodziny. Kobieta jest w domu i zajmuje się dziećmi. To jest typowe dla społeczeństwa afrykańskiego. W Polsce mężczyźni sprzątają w domach, tak samo jak kobiety. To nie jest wyłącznym, typowym obowiązkiem kobiety. Z tego, co widziałem w Polsce... W Polsce. Kobiety są czasem nawet silniejsze niż mężczyźni. Podejmują najważniejsze decyzje. Decydują, co będzie najlepsze dla mężczyzny. Kiedy idą oboje na zakupy, to ona decyduje, co on ma kupić. Kupią to, co ona wybierze. Tak też się dzieje w domu. Chcę przez to powiedzieć, że jeśli Afrykanin poślubia Polkę, to oni oboje muszą zrozumieć, respektować swoje kultury i dostosować się tak, aby wziąć po trochu z każdej. Jeśli nie, to to małżeństwo się nie uda. Ben rozpoznał jedną z tańczących dziewcząt. Była z Ugandy. Wystąpiła o status uchodźcy od razu po przyjeździe do Polski. Uciekła ze swojego kraju z powodu nieludzkiego, okrutnego i poniżającego obyczaju okaleczania kobiecych genitaliów, nazywanego czasem obrzezaniem. Kobieta twierdziła, że ta barbarzyńska praktyka była powszechna w jej kraju. Wpadła w kłopoty, ponieważ nie zgodziła się na okaleczenie swoich genitaliów. Mąż, który zawsze jej bronił, nagle zmarł. Wtedy mężczyźni z jej wioski związali ją i siłą zmusili do poddania się zabiegowi. Mimo to nadal uważano ją za wyrzutkę społeczeństwa. Zabrano jej dzieci, a jej życie i bezpieczeństwo było zagrożone. Zostawiła wszystko i uciekła, ratując życie. Straciła ukochane dzieci i kraj, który niegdyś nazywała domem. O swoim koszmarze opowiedziała polskim urzędnikom do spraw uchodźców. Z płaczem mówiła o niebezpieczeństwach, jakie napotkała w czasie długiej i dramatycznej podróży do Polski. Strach, gwałty, okrutni partyzanci, zimno, samotność, sny, w których słyszała płacz swoich dzieci. Od tego czasu minęły już 4 lata, a nieszczęsna kobieta dotąd nie dostała statusu uchodźcy. Jej los wciąż był niepewny. Otrzymywała liczne listy z urzędu na Koszykowej, wyznaczające terminy wydania decyzji. Daty, jak dzień i noc, przychodziły i mijały, a żadna decyzja w jej sprawie nie zapadała. Chcielibyśmy, żeby pani przeszła odpowiednie badania w szpitalu, powiedzieli jej kiedyś na Koszykowej. Ich wynik pomoże nam podjąć decyzję w pani sprawie. Jakie badania? Zapytała. Oświadczyła pani, że została obrzezana, prawda? Tak. Więc chcielibyśmy, żeby lekarze w szpitalu potwierdzili ten fakt. Czy to wszystko? Nie, potem będzie test psychiatryczny. Dlaczego mieliby mnie badać psychiatrzy? Nigdy nie mówiłam, że jestem wariatką, zaprotestowała. Nie twierdzimy, że jest pani wariatką, ale w oświadczeniu powiedziała pani, że żyje w wielkim stresie i ma kłopoty ze snem. Chcielibyśmy, żeby lekarze to potwierdzili.
Nieszczęsna Ugandyjka z oporami zgodziła się na te warunki. Najpierw zbadał ją psychiatra, który stwierdził, że kobieta żyje w głębokim stresie i przepisał jej lekarstwa. Gdy przyszła pora na kolejne badania, zgłosiła się na oddział ginekologiczny szpitala MSWiA. Była przekonana, że badanie przeprowadzi lekarka, jednak w gabinecie czekało na nią dwóch lekarzy. Obaj byli młodymi mężczyznami. Ugandyjka była zdruzgotana. Odmówiła poddania się badaniom. Powiedziała, że nie życzy sobie, żeby młodzi mężczyźni, nawet lekarze, oglądali jej intymne części ciała i ich dotykali, żeby sprawdzić, czy jest obrzezana. Skontaktowała się ze swoją adwokatką, która wściekła się zarówno na lekarzy, jak i na urzędników z Koszykowej. Nie będą ci więcej robić tych kretyńskich badań, złościła się prawniczka. Chcę napisać list protestacyjny do dyrektora na Koszykowej, powiedziała Ugandyjka. Niezły pomysł. Napisz, co czujesz. Potem mi go daj, poprawię go i złożę w twoim imieniu. Trzeba położyć kres tym bzdurom. Prawniczka była wyraźnie rozwścieczona. Ugandyjka poszła do domu i napisała list protestacyjny zaadresowany do dyrektora na Koszykowej. Następnego dnia zaniosła list do prawniczki. Zaczynał się tak. Minęły ponad 4 lata, odkąd uciekłam, by ratować własne życie. Minęły ponad 4 lata, odkąd opuściłam moje dzieci. Minęły ponad 4 lata, odkąd zapukałam do waszych drzwi, prosząc o litość. Minęły ponad 4 lata, odkąd obudziła się we mnie nadzieja, że zwrócicie mi moją kobiecą godność. Minęły ponad 4 lata, odkąd żyję tą nadzieją i modlitwą. Od ponad 4 lat nie otrzymałam od was odpowiedzi na moje prośby. Ostatni akapit brzmiał tak. Jeśli tutaj, w Europie, dokąd uciekłam w poszukiwaniu nadziei, nie mogę liczyć na ochronę i poszanowanie mojej godności i prywatności jako kobiety, gdzie indziej mogę na to liczyć? Przecierpiałam tak wiele nieludzkich i poniżających doświadczeń w moim życiu. Myślę, że to już wystarczy. Proszę, aby pan nie pozwolił swoim lekarzom i urzędnikom, żeby nadal mnie znieważali. Nie jestem trupem, jestem kobietą. Prawniczka była zadowolona. List był mocny, ale z jakichś przyczyn dyrektor na Koszykowej uważał inaczej. Jak dotąd nie podjęto żadnej decyzji w sprawie Ugandyjki. Jej sprawa nadal trwała w zawieszeniu. Kobiecie nie wolno było podjąć żadnej oficjalnej pracy. Mogła tylko występować w zespole Damiana, gdzie tańczyła i potrząsała swoimi szerokimi pośladkami ku uciesze białej publiczności z dyrektorem z Koszykowej włącznie. Zaczęliśmy fragmentem powieści Stadion, diabelskie igrzyska autorstwa Ifiego Ułamany. Przypominam, że jest to książka, do której dzisiaj zaglądamy i gościmy również autora. I rozmawiamy o tym, jak wygląda rzeczywistość z jego perspektywy. Historia dziewczyny z Ugandy jest historią bardzo tragiczną. I pewnie takich historii bardzo tragicznych można by w tej książce więcej wyłuskać i więcej pokazać. Więcej takich historii tragicznych jest i w Polsce, i w Warszawie, i w okolicach stadionu, i w tej społeczności. Na ile znają Państwo siebie nawzajem i te historie? Czy one są taką wiedzą powszechną? To się jakoś wie? Czy to znaczy, że jest jakaś mniejsza prywatność? Ludzie dużo o sobie wiedzą? It's not such a private story. Many people know. To nie są takie prywatne historie. Wielu z nas słyszało o takich tragicznych historiach, bo tworzymy tu małą społeczność. Takie opowieści krążą swobodnie wśród nas. Jeśli chodzi o te historie z mojej książki o dziewczynie z Ugandy, to takie sytuacje są nam dobrze znane. To nie jest nic prywatnego, skrywanego, szczególnie jeśli te opowieści są tak tragiczne. Czy to znaczy, że ta społeczność dobrze ze sobą żyje? Yes, here we don't have a formal African society. Tak, my tu nie mamy sformalizowanej społeczności, czegoś w rodzaju oficjalnej organizacji, którą można by nazwać społecznością afrykańską, tak jak jest to w niektórych krajach europejskich. Mimo to te prywatne relacje między nami, Afrykanami, są wspaniałe. Każdy z nas żyje bardzo dobrze z drugim Afrykaninem, niezależnie od tego, z jakich krajów pochodzimy. Wiemy, że każdy czarnoskóry mężczyzna jest twoim bratem. Każda czarnoskóra kobieta jest twoją siostrą. Istnieje jednak taki sztuczny podział na Afrykanów, którzy mówią po angielsku i tych, którzy mówią po francusku. Nie postrzegam tego w negatywny sposób, bo ktoś, kto jest z Senegalu i nie mówi dobrze po angielsku, będzie się raczej przyjaźnił z tymi, którzy są też francuskojęzyczni. Ktoś inny z Nigerii mówi tylko po angielsku i jego przyjaciele też. Ale poza tym relacje między nami są bardzo dobre. Niekiedy zdarzają się spięcia, ale to nic takiego. Co to znaczą te dobre relacje? Co to znaczy, że jesteś moim bratem albo siostrą? Czy to znaczy, że
to jest jakieś zobowiązanie do tego, żeby sobie pomagać, żeby się jakoś wspierać. O Polakach się mówi, że jeżeli Polak ci nie, za granicą nie zaszkodzi, to być może już w ten sposób ci pomógł. Czy inaczej jest w tej społeczności afrykańskiej? In my language there is one a proverb we use, we say one net the number. What it means is... W moim języku istnieje takie powiedzenie, one the number, to znaczy za granicą znajdziesz brata. Zawsze, kiedy wyjedziesz za granicę, znajdziesz tam brata. Nawet jeśli dzisiaj pojechałbym do Francji, nie znając tam nikogo, to nie byłbym opuszczony. Wszystko, czego potrzebuję, to powiedzenie, pokaż mi czarnoskórego człowieka. Oczywiście nie takiego, który urodził się już we Francji. Pokaż mi Afrykanina, czarnoskórego człowieka, który przyjechał z Afryki do Francji. Tylko mi go pokaż i mój problem zniknie. To mniej więcej pokazuje, co mam na myśli. Tak więc tu w Polsce jesteśmy zobligowani do tego, by pomóc bratu. Nigdy nie zobaczysz Afrykanina, który nie pomoże rodakowi, gdy ten jest w potrzebie. Musisz podejść i zapytać, co się stało. Charlie nie znał w Warszawie nikogo. Okłamał kierowcę, że ma pokój w hotelu Marriott, więc właśnie tam został podwieziony. I wtedy pierwszy raz mu zaświtało, w co się wpakował. Wszyscy wokół byli biali. Nie mógł wypatrzeć ani jednej czarnej twarzy. Nikogo nie znał. Nie miał przyjaciół ani pieniędzy. A co najgorsze, nikogo to nie obchodziło. Zagubiony stał przed hotelem Marriott. Wszystko wokół działo się tak szybko. Zapadał zmrok, nie wiedział, co robić. Poszedł przed siebie. Zszedł na dół do metra centrum. Pełno tam było ludzi. Wszyscy strasznie się spieszyli. Trudno mu było kogoś zatrzymać i poprosić o pomoc. Zdenerwował się. Nie tak opowiadano mu o Europie. To, co widział, wyglądało inaczej niż w telewizji. Gdzie są te miliony czarnych ludzi żyjących podobno w Europie? Zastanawiał się. A może wylądował w złym kraju? Nie miał pojęcia. Był zmęczony. Potrzebował miejsca, gdzie mógłby odpocząć, przespać się. Robiło się coraz ciemniej. W końcu Charlie zobaczył czarną dziewczynę wychodzącą z metra. Dogonił ją, przedstawił się i powiedział, że nie ma dokąd pójść. Była Kenijką, studentką pierwszego roku na Uniwersytecie Warszawskim. Nie znała zbyt wielu miejsc i ludzi w Warszawie. Poradziła jednak Charlie'emu, żeby poszedł pod rotundę, naprzeciwko KFC, bo tam podobno co wieczór spotyka się wielu ludzi z Afryki. Pokazała mu, w którą stronę iść. Charlie podziękował i się rozstali. Rzeczywiście przed KFC siedziało czterech czarnych Afrykanów z Somalii. Charlie podszedł do nich. Poczuł wielką ulgę, gdy znalazł się w towarzystwie afrykańskich braci, lecz to nie rozwiązało problemu. Mężczyźni byli uchodźcami, nie mogli dla niego wiele zrobić. Byli biedni, prawdopodobnie biedniejsi od Charlie'ego. Ale jako prawdziwi Afrykanie nie mogli go tak zostawić. Wydaje mi się, że najlepsze, co możesz zrobić, to iść i poprosić o status uchodźcy, poradził mu jeden Somalijczyk. Ale dziś już za późno, zauważył drugi. Urzędy są zamknięte. Spojrzał na zegar na Pałacu Kultury. Była 19:35. Musisz poczekać do jutra. Tylko gdzie będziesz spał? Trzeci Somalijczyk główkował gorączkowo. Może byśmy go zabrali do ośrodka, zasugerował rodakom. To jedyne rozwiązanie. Trzeba wymyślić, jak przejść przez recepcję, żeby ochrona go nie zatrzymała. Charlie był przerażony. Modlił się w duchu, żeby spotkanie z Somalijczykami nie poszło na marne. Musi się znaleźć miejsce, gdzie mógłby się przespać. Przecież nie mamy wolnego łóżka w pokoju, powiedział pierwszy Somalijczyk. Oto się nie martw, odezwał się jego milczący dotąd kolega. Może spać w moim. Dzisiaj nocuję u mojej dziewczyny na domowie. Charlie poczuł wielką ulgę. Nowi znajomi zabrali go do ośrodka dla uchodźców na siekierkach. Ochroniarz oglądał M jak miłość, więc nie zauważył, że Afrykanie wprowadzili do obozu kogoś obcego. Charlie wziął prysznic, zjadł kolację za Somalijczyka, który użyczył mu swojego łóżka i poszedł spać. Następnego ranka nowi koledzy zaprowadzili go do urzędu dla uchodźców na Koszykowej. Charlie przygotował sobie historię, którą opowiedział urzędnikom. Przedstawił się jako uchodźca polityczny. Twierdził, że dyktatorski rząd w jego ojczystym Kamerunie chce go zabić, ponieważ jako dziennikarz krytykował reżim i opisywał jego zbrodnie. Charlie poznał wielu mieszkańców obozu na siekierkach. Zaprzyjaźnił się z Mike'iem i Benem. Teraz śmiał się, przywołując te wspomnienia. Od tamtego czasu przeszedł długą drogę. Historia Charlie'ego nie różniła się od historii Mike'a czy Bena. Była podobna do historii tysięcy afrykańskich imigrantów w Europie. Większość z nich uciekała przed biedą w swoich krajach. Wszyscy mieli jeden cel – zarobić pieniądze. Jak najwięcej pieniędzy. Żeby to osiągnąć, musieli się legalnie osiedlić. Każdy miał swój sposób na spełnienie europejskiego marzenia. Często łączyli się w grupy, by razem pracować albo robić nielegalne interesy w kraju, w którym się znaleźli. W książce jest też historia Charlie'ego. Charlie'ego, który jest bębniarzem w zespole. I Charlie jest wykorzystywany przez jakiś czas przez czarnego brata. Jest wykorzystywany... No, ożyna go na kasę. No, po prostu nie dostaje tyle pieniędzy, ile mógłby dostać. Yes, it is
cheating, but this is an official kind of cheating because tak, to jest rodzaj oszustwa, ale taki oficjalny. Tam było dwóch mężczyzn, którzy byli szefami, między innymi Charlie'ego. Oni płacili swoim pracownikom tyle, ile uważali, że będzie sprawiedliwie. I Charlie był zadowolony z tego, ile dostaje pieniędzy. Dopiero potem, kiedy sam został szefem, zauważył, jak wielka jest różnica między tym, ile zarabia szef, a ile pracownik. Może to i jest oszukiwanie, ale ja myślę, że o oszukiwaniu możemy raczej mówić wtedy, kiedy jedna z osób jest na wygranej pozycji, a druga na przegranej. A w tym czasie, kiedy Charlie był pracownikiem, to był zadowolony z tych pieniędzy, które dostawał. Może więc to nie było oszustwo. Kiedy Polacy kupowali buty z oryginalną naklejką i udało im się wytargować 30 zł, też byli szczęśliwi, więc to nie było wtedy oszukiwanie. Yes, in my opinion it is not, because... Moim zdaniem nie jest. Polski klient jest szczęśliwy, bo udało mu się utargować. Sprzedawca też się cieszy, bo i tak zarobił. Po występie Damian zawiózł cały zespół do biura. Bardzo wam dziękuję, powiedział, kiedy władowali się do jego busa Toyoty. Wszyscy byliście wspaniali, a szczególnie Charlie, nasz nowy bębniarz. Najbardziej z całego przedstawienia podobały mi się autografy. Ty, skurczybyku, zapisywałeś numery do tych dziewczyn? Na pewno, powiedział Damian. Nie uwierzysz, ale cztery laski wcisnęły mi swoje wizytówki. To fantastyczne. Żebyś tylko nie zaczął produkować mulatów po całym mieście, zażartował szef. W biurze artyści się umyli i przebrali w codzienne ciuchy. Jutro dostanę kasę od organizatorów, rzekł Damian. Zadzwonię do was wieczorem, to się rozliczymy. Zgodnie z zapowiedzią zadzwonił do wszystkich. Charlie przyjechał po swoją działkę jako ostatni. Damian podał mu kopertę z pieniędzmi. Otwórz, powiedział. To twoje honorarium. Powinieneś być zadowolony. Charlie był pod wrażeniem. Dostał 450 zł. Tyle pieniędzy za półtorej godziny bębnienia. Całkiem nieźle, pomyślał. Wymienił uścisk dłoni z uśmiechniętym Damianem i wyszedł z biura. Nie wiadomo, czy Charlie był tak samo zachwycony, gdyby wiedział, ile kasy za ten pokaz zgarnął kierownik grupy. Gdy Damian został w biurze sam, uśmiechnął się do siebie szeroko i wyciągnął kolejną kopertę z szuflady biurka. Otworzył i przeliczył. 5,5 tysiąca złotych. Jestem szefem, powiedział sam do siebie. Polubił pan w jakiś sposób Polaków? Yes. Yes, I find Polish people, you know... Tak, Polacy są czasem intrygujący i czasem też zabawni. When? You know, I find them funny when they... Zabawni są wtedy, kiedy tak namiętnie wracają do przeszłości, trzymają się jej kurczowo. Zabawni są też politycy. Aż się dziwię, że taki poziom polityki może istnieć w Europie, w XXI wieku. To jest czasem dla mnie bardzo śmieszne, kiedy polski prezydent kłóci się z polskim premierem o to, kto ma jechać na szczyt Unii Europejskiej. Polacy są też bardzo interesującymi ludźmi. Jesteście bardzo wytrzymali. Niewiele narodów potrafi przejść przez tyle rzeczy, przez ile wy przeszliście i jeszcze ustać po tym wszystkim na nogach. Ponadto bardzo lubię samą Polskę. To, jakie są tu możliwości. I tu też Polacy wydają mi się czasem zabawni, gdy mówią, że dla Polski nie ma przyszłości. Prawie każdy Polak, jakiego spotykam, tak właśnie myśli. A to nieprawda. Mnóstwo rzeczy zmienia się bardzo szybko. Czasem zmiany zajmują więcej czasu, ale Polska sobie poradzi. Ja osobiście bardzo lubię Polaków. Owszem, niektórzy to źli ludzie. Nie rozumieją, że świat nie musi się składać tylko z białych ludzi, że ludzie mogą mieć różne kolory skóry. Dla mnie takie ich myślenie jest nie dzisiejsze. Cywilizowany człowiek rozumie, że w Afryce ludzie mają inny kolor skóry, w Azji mają inny odcień. Dla takich osób różnorodność nie jest problemem. Ale są i tacy, którzy powinni chyba żyć w X wieku, a jakimś sposobem żyją teraz, w XXI. Oni, gdy spotkają czarnoskórego człowieka, zachowują się tak, jakby zobaczyli cud, albo coś takiego. Ale musiał pan, tak jak w jednym z fragmentów książki, pewnie zmienić trochę podejście, bo pisze pan o tym, że uchodźcy, którzy dotarli do Polski, mieli nadzieję na jakiś raj, na
no, niesamowite miejsce. Natomiast często spotykały ich represje ze strony władz, no, policja, dokumenty, ten cały program, ten cały problem legalności, nielegalności. No, trzeba było się skonfrontować z rzeczywistością. Pan to już ma za sobą? Yes, for me, I have confronted this devil, you know, called reality. And tak, ja już przeszedłem konfrontację z tym diabłem, o którym mówimy, rzeczywistość. Dla mnie to nie było może takie straszne, ale jest tak wielu ludzi, którzy nie rozumieją, że Europa nie jest czymś, o czym im opowiadano w Afryce. Słyszą tam, że w Polsce pieniądze leżą na ulicy. Wielu z nich miało dużo lepsze życie w Afryce niż tu w Polsce. Prowadzili opłacalne interesy u siebie i zostawili to wszystko. Uwierzyli w te niewiarygodne historie o Polsce i przyjechali tu. Wtedy musieli się zmierzyć z rzeczywistością. Uświadomili sobie, że kiedy ich wiza traci ważność, pozostają tu nielegalnie. Kiedy złapie cię policja, wysyła twoje rzeczy do Afryki albo do jakiegoś kraju, z którego przyjechałeś. Muszą zrozumieć, że nawet jeśli chcą tu zostać, to to nie jest automatyczne. Trzeba zmierzyć się z dużą liczbą dokumentów, żeby przyznano ci status. Musisz przetrwać, jakoś zarabiać pieniądze. Afrykanin musi pamiętać, że nawet jeśli jest tu, to musi utrzymywać rodzinę, która została w domu. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że trzeba tu też opłacić rachunki, czynsz. Może w Afryce właściciel mieszkania to twój przyjaciel. Można go pod koniec miesiąca poprosić. Możesz mi dać trochę więcej czasu? Tu tak nie ma. Trzeba płacić za wszystko. Tak więc kiedy zetkniemy się z tą rzeczywistością, wtedy się budzimy i potem opowiadamy w domu. Wiesz, tam nie jest tak różowo, jak się wydaje. Ale teraz, gdy dzwonię do domu i opowiadam, że nie jest łatwo, to słyszę pytanie. Skoro jest tak źle, to czemu nie wracasz? A teraz pora na konkurs. Na konkurs dla tych, którzy chcą dostać egzemplarz książki. Książka nosi tytuł Stadion Diabelskie Igrzyska, ale mówi o stadionie dziesięciolecia. I pytanie dla tych, którzy chcą dostać książkę. Stadion dziesięciolecia czego? Należy wykręcić numer 022 645 2100. No a tuż po piosence rozwiązanie naszego konkursu. Ci wszyscy, którzy chcą dostać książkę, muszą wiedzieć. Stadion dziesięciolecia czego? Tuż przed piosenką ogłosiłem konkurs. Można było wygrać książkę i trzy osoby zgłosiły się już, żeby odebrać swój egzemplarz. Pytaliśmy o to, czego dziesięciolecia stadion był stadionem. No to oczywiście był stadion dziesięciolecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zatem dziesięciolecie PRL-u świętowano otwierając ten stadion. Mam nadzieję, że ci, którzy dostali książki, mają przed sobą bardzo miłą lekturę, a my wracamy do rozmowy. Czy zamierza pan zostać w Polsce, czy to jest tylko jakiś przystanek po drodze? I'm living here permanently. Zostaję tu na stałe. A co na to rodzina w Afryce? I have to explain this all over and over again. Muszę to ciągle wyjaśniać. My, Afrykanie, żartujemy sobie, że kiedy przyjeżdżamy do Polski i bierzemy tu ślub, wtedy jesteśmy jak nietoperze. Dla nas nietoperz to nie jest ani ptak, ani ssak. Nie wiadomo, co to takiego. My mamy tu polskie żony, ale kiedy idziemy po ulicy, słyszymy: Bambo, jedź do Afryki, wracaj do domu. Nie doświadczam tu więc 100% akceptacji. Kiedy natomiast jadę na miesiąc lub dwa do domu, to rodzina i przyjaciele pytają, kiedy wracam do Europy. Dlaczego tak robią? Ponieważ mają wrażenie, że już nie przynależę do nich. Patrzą na mnie i myślą sobie, przyjezdny. I wychodzi na to, że nie jestem już w 100% Afrykaninem, ani nie jestem w 100% Europejczykiem. Kim jestem? Takim nietoperzem. Część z nas, ci, którzy mają tu żony i nie chcą stąd wyjeżdżać, są takimi nietoperzami. Zamierzają zostać, mimo że nie uzyskują 100% akceptacji. Nie za naszego życia, ale nie zostawimy polskich rodzin i nie wrócimy do Afryki.
And we cannot leave our families and go back to Africa. It is un-African. We don't do that. If you want to tie an African man down, give him a wife. Jeśli chcesz zatrzymać Afrykanina w jego kraju, daj mu żonę i wtedy nigdzie nie chce jechać. To też sposób na tych, którzy źle się zachowują. Żenią się i od razu stają się odpowiedzialni. W Europie też. Jak mężczyzna ma żonę, może też i dziecko, to nawet jeśli wyjedzie na trochę, potem wraca. Jest z nami również tłumaczka i wydawczyni tej książki, pani Ingeborga Janikowska-Lipszyc. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Ta książka, jak rozumiem, sama się zgłosiła do wydawnictwa z chęcią wydania, ale myślę, że wydawanie takiej wyprawy w ten gąszcz stadionu diabelskich igrzysk jest dużym wyzwaniem, bo w końcu temat jest nieodkryty. Mimo że IFI mówi, że sporo było takich dziennikarskich wypraw, to jednak nie było chyba takiej relacji, która wychodziłaby od człowieka, który jest bardzo ze środka. No to właśnie nas najbardziej zainteresowało w tej książce i myślę, że to jest bardzo wielka wartość tej książki, tak? Że mamy wreszcie relacje jakby z drugiej strony stolika. Tak? My Polacy staliśmy po jednej stronie stolika na stadionie, oglądając towar, a po drugiej stronie stolika stał ktoś inny, ktoś obcy, z kim nie do końca mamy wspólny język, nie możemy go spytać, bo nie wypada, kupując coś, od niego pytać, a skąd pan przyjechał, a ile pan ma lat, a czy ma pan w Polsce żonę, a jak pan się tutaj czuje? Nie możemy tego wszystkiego spytać, bo zwyczajnie nie wypada. Natomiast otwierając tę książkę, znajdujemy odpowiedzi na te wszystkie pytania, które może kiedyś nam przychodziły do głowy. Kiedy pani tłumaczyła tę książkę, było często zaskakującą? Bo dla mnie, nie ukrywam, że tak. Ja mieszkałem bardzo blisko stadionu. Ja dzisiaj bywam na stadionie, bo z dworca autobusowego Warszawa Stadion często odjeżdżam dokąd się autobusem. Kilka rzeczy zdarzyło mi się kupić na stadionie, natomiast jeżeli chodzi o organizację tego miejsca, to już nie do końca to rozgryzałem. Tak, ja niestety mam tą wadę, że ja nie byłam nigdy maniakalną fanką stadionu, to znaczy ani od tej strony utylitarnej, ani od tej strony artystowskiej. Mhm. Jakoś nie napawałam się stadionem, tylko miałam taką wiedzę ogólną, że on jest i właśnie to, co można z gazet się dowiedzieć. Dlatego dla mnie wiele tutaj szczegółów było bardzo ciekawych i było wiele pytań do autora w czasie tłumaczenia o różne rzeczy, żeby przypadkiem czegoś nie przekazać. Kręcić, ale największe zaskoczenia dla mnie jednak to były nie w tej warstwie takiej faktograficznej, tylko w warstwie tych spotkań kultur i w warstwie mentalności, tego spojrzenia na Polaków właśnie z zupełnie innej strony, przez kogoś z zewnątrz, kto zupełnie inaczej ich ocenia niż my sami siebie oceniamy. I to było bardzo ciekawe. Było też parę bardzo śmiesznych historii, to jak IFI się wypowiadał, to można było się zorientować. Dla mnie na przykład taką bardzo śmieszną sceną jest moment, kiedy mamy grupę Afrykańczyków, którzy mają akurat chwilę przerwy, i nagle oni dyskutują o polskiej polityce i tutaj geopolityka jest bardzo zaawansowana, czy raczej Niemcy i Rosja, czy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, co właściwie premier Polski powinien robić. Dla mnie to była lekko surrealistyczna scena, rozumiem, że ona jest kompletnie realistyczna, ponieważ nasz autor jest absolutnie zorientowany w polskiej polityce i europejskiej też. A jak ci się podoba Polska? Jest w porządku, odparł Mike. Naprawdę spokojny kraj, dużo tu miłych ludzi. Przecież Polacy są rasistami. Nie miałeś nigdy problemów? Wielu moim znajomym zdarzyło się, że jakiś Polak obrzucił ich rasistowskimi oblegami. Sam nigdy tego nie doświadczyłem. Może miałem szczęście. Byłbym chyba nieuczciwy, gdybym mówił, że Polacy są rasistami, jeśli sam nigdy się z tym nie zetknąłem, prawda? To ciekawe, powiedziała Magda. Oczywiście są w Polsce źli ludzie, ale wszyscy wiemy, że złych ludzi można znaleźć w każdym kraju. Masz rację, choć myślę, że w Polakach jest dużo gniewu. Czasami potrafimy być bardzo zawistni. Dlaczego tak mówisz? Nie wierzę. To prawda, jestem Polką, więc wiem, o czym mówię. Jeśli wziąć pod uwagę waszą historię i to, ile Polska wycierpiała, myślę, że są powody, by w ludziach był gniew. Może, ale uważam, że jednak trochę przesadzamy. Wydaje mi się, że dla Polaków najważniejszym problemem jest odpowiedni rząd. Żebyście mieli odważną i uczciwą władzę, która nie boi się nawiązywać dobrych sojuszy za granicą i przyciągać więcej inwestorów. To by poprawiło sytuację gospodarczą, a co za tym idzie, nastroje ludzi. A jakich przyjaciół twoim zdaniem Polska potrzebuje? Po pierwsze Rosja i Niemcy, a także inne kraje zachodniej Europy. W drugiej kolejności USA i Wielka Brytania.
Jesteś politykiem? Zapytała Magda ze śmiechem. Nie, mam po prostu zdrowy rozsądek, odparł Mike. A jak się pracuje z kimś takim, kto mówi często, że jego naród ma smykałkę do tego, żeby być sprytnym i różne sprawy nieźle załatwiać? Może nie poczuła się pani w żadnym momencie wystrychnięta na dudka, ale może jeszcze coś przed panią? Nie będzie pani... Nie dostała pani żadnych pieniędzy pokrytych farbą? nie było żadnych pieniędzy pokrytych farbą. Może dlatego, że jest inny kierunek przepływu pieniędzy między nami, to znaczy wydawca płaci pisarzowi za książkę, a nie odwrotnie. Nie, szczerze mówiąc, nie przyszło mi coś takiego do głowy, ale może też dlatego, że ja nie piszę biografii autora, tylko wydaję jego powieść, więc jakby cały czas obracamy się w świecie pewnej fikcji jednak, bazowanej na faktach, ale mamy świadomość, że jest to fikcja. W związku z tym ja nie mam takiej potrzeby, jak niektórzy dziennikarze, żeby z lupą, strona po stronie, czytając tą książkę, pytać, a to jest prawda, a to jest prawda. Mnie się podoba to jako opowieść, jako pewne świadectwo, którego bym inaczej nie poznała, prawdopodobnie. Myśli pani, że to początek, że będzie takich więcej? Nie wiem, sama jestem ciekawa. Ja bym chętnie przeczytała na przykład powieść Wietnamczyka o stadionie, bo myślę, że to jest zupełnie inny stadion, że ten stadion afrykańsko-ormiańsko-pakistański nie do końca się przenika ze stadionem wietnamskim, więc to dla mnie było bardzo ciekawe. No cóż, to miejmy nadzieję, że jeżeli pojawi się taka inicjatywa, to znajdzie się też wydawca dla takiej My jako książki. Odważny wydawca zapraszamy. Bardzo dziękuję za to spotkanie i życzę samych jak najlepszych dni w Polsce i do zobaczenia, pewnie gdzieś w centrum Warszawy. Naszymi gośćmi byli pani Ingeborga Janikowska-Lipszyc, tłumaczka i wydawczyni książki, i pan Ify Łamana, autor Stadionu. Zapraszamy wszystkich na spotkania autorskie, które odbędą się z autorem. Na naszej stronie polskieradioeuro.pl będziecie mogli znaleźć przy dzisiejszej zapowiedzi audycji informacje o tym, gdzie i kiedy będzie można się spotkać i porozmawiać o stadionie, o Afryce i o tych, którzy wyjechali z Afryki i osiedlili się w Polsce. A niezmiennie na koniec naszego spotkania fragment powieści. Niezbyt piękna dziewczyna to powieść, którą czytamy w tym tygodniu, a w zasadzie czyta ją dla Was Andrzej Mastalerz, zatem zostawiam Was z tą lekturą i mówię do usłyszenia. Do jutra. Tomasz Kosiorek. 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 Do jutra.